zawodników na badanie zaraz będzie tam dochodził również Brolan, czyli cała piątka Szwedów będzie atakować Bombside B. Tutaj jeszcze rotacja od Snaciego, trzech Polaków na Bombside A. Chaos z dwoma zabójstwami, jeszcze tutaj PHR rozpuścił full auto, PHR, trzecie zabójstwo. Świetna defensywa tutaj od Polaków. No i mamy Forza ugranego na tak naprawdę samych pistoletach u zawodników na bananie. PHR przeskakuje smoka, przygotowanie na to Szwedzi z jednym zabójstwem. PHR. Doplan zrefragował, więc mamy 3-2. Doplan obity, wychodzi na banana gruby. Poradził sobie z jednym zawodnikiem, zostaje sam Brolan, 15-letni talent. Snatchi ma Mołotowa, ma flesza, ale ma też świetnego aima. Trafia głowę tego młodego talenta. Talentu? Sam nie wiem. Ze Szwecji. No i mamy 10. rundę dla AGO. Szwedzi tutaj zauważmy, tylko i wyłącznie pistolety mogą sobie pozwolić na taki zakup, bo w następnej będą mieli na fulla. Dwa zabójstwa od 13 na midzie. Jeszcze trzecie. I łatwa, szybka runda do życia. A nie, Hampus był w boilerze, czyli Doplan był na midzie. Doplan nie stracił HP. Gruby, wcelowane. No nie mam pojęcia, co tu Hampus próbował zrobić. Był obity, a jednak piknął ten boiler w taki sposób. No i zostawia samego disco Doplana w klaczu na trzech Polaków. No i teraz będzie dojazd banana. Tutaj Furlan wcelowany. Nie trafił tego strzału za WP, czyli będzie miał Szwed szansę na wygranie tego klacza. Jeden fake. Będzie plant za fontanną. Snatchi, czy będzie wychodzić przez smoka, czy też może zaatakuje od ruin. Na pewno gruby będzie atakował od banana. Tutaj Doplan dobrze się ustawia na ciemni. Bardzo ciężko będzie zaatakować w dwie osoby tę pozycję. Chyba zauważył już go gruby. Obija Doplana do 40 punktów życia. Teraz Snatchi czy gruby. Snatchi czy Doplan. Niestety Doplan dla Polaków, jeżeli wygląda to dla nich dramatycznie. Na pewno ta runda dla nich wygląda dramatycznie po tym, jak Hampus i Freddy zdobyli zabójstwa, ale Furlan próbuje jeszcze tutaj dać nadzieję Polakom. Ma 13 punktów życia. Gruby. O, ten flash idealnie na Freddy'ego. Freddy ma pełne mleko. Sprayuje. Tao dobrze dojechał Freddy'ego. Tam WP jest właśnie twista. Zabija grubego. Mamy 3-2. Tutaj kameramen pokazuje nam ziemię. Więc nic nie widzimy. Tao wyrównuje sytuację. 2-2. Dwóch zawodników będzie podchodzić od CT. Mają granaty. Mają mnóstwo młotów. Furlan ma WP. Ma też smoka, flesza. No dobrze, muszę zmienić tę kamerę. Myślałem, że wreszcie nam autoreżyser... Nice. Nice. Super. Świetnie. Niestety to nie była moja wina, że pokazało nam mapę. Tak po prostu wygląda GoTV w CS-ie. Szwedzi zretakowali ten bombsite, zabili dwóch Polaków. No i niestety wygrywają tę mapę. Mapę The Inferno, którą wybrało AGO. Gruby z fragiem, Hampus straci życie. No i Polakom wychodzi ten szybki wjazd na bombsite B. Bardzo mi się on podoba. Wygląda jak zwykły rush, ale tutaj, tutaj Brolan wychodzi przez smoka, kasuje Snaciego i jeszcze kasuje grubego. No i nagle z szansami Brolan. Furlan. Furlan traci głowę i tracimy tę rundę. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Ręce mi się łamią, jak patrzę na takie rundy, naprawdę. To nie powinno się stać. Mieliśmy przewagę 5-2, 4-2. No nie powinno tak to wyglądać. Nie powinien tak wyglądać trzymanie bombside'u, gdzie paka jest splantowana. I będziemy mieli 12. rundę dla Godsend. No rundę, którą nie powinni tutaj Szwedzi wygrać. Znaczy, wcelowany Phoenix, 4 zawodników pod bombside'em B. Short już zajęty, 2 na monsterze. No i teraz Tao z pierwszym zawodnikiem wyszedł bez niczego. PHR również dokłada coś od siebie, gruby również. No i zostaje sam Brolan Twist po tym naprawdę szybkim, eksplozywnym wyjściu. Bez niczego tak naprawdę. Znaczy dobrze przykrył Phoenix. No i będziemy mieli rundę numer 16. AGO wygra tę mapę. The Overpass. I przejdziemy na mapę numer 3. Jaką jest mapa? Mirage. Gdzie Polacy mają mieszane wyniki ostatnio na europejskiej scenie, ale również Godsend gra tę mapę dobrze, więc prawdopodobnie zobaczymy wyrównany pojedynek. 16-14, takim wynikiem kończy się ta mapa. Przechodzimy, tak jak mówiłem, na mapę The Mirage. Plant na palącym. 3-3 retake. Nie ma żadnych grantów u Polaków, więc może dlatego PHR tu świetnie rozpętał full auto. Niestety nie trafił drugiego, ale disco Doplan świetnie tutaj wytapował Snaciego, który miał naprawdę duży potencjał, żeby tę rundę przechylić na szale Polaków, a tak naprawdę teraz gruby musi się męczyć w tym klaczu 2-1. Disco Doplan ma mało HP.
gruby, tak jak mówiłem, bez granatów. Dobrze, chyba celowany, chciałem powiedzieć, że chyba widział go Freddy, ale dobrze, gruby zeskanował do plana. No i teraz Freddy, czy będzie na raz? Gruby zeskanuje, oj, nie jest przekonany o tym, ale defuzie. Jest! Trafił gruby! Ależ jestem w szoku, jak mu to się udało, pociągnął na tym fleszu spraya w lewo i wygrał tę rundę gruby. Jest w formie, to naprawdę pokazuje klasę. No tutaj trzy fragi tylko od niego wypikował Tao, ale to jest świetnie ustawiony crossfire ze strony Szwedów. Więc szybkie osłabienie, dobrze wcelowane gruby. Poradził sobie z Brolanem na raty, bo to tak naprawdę Snatchy zdobył to zabójstwo. No i teraz mamy przewagę Szwedów po raz kolejny, 4-3. Gruby mało HP, Snatchy mało, Furlan ma tylko i wyłącznie petkę. Tu jest dwóch zawodników Gocen na blisko, Furlan. Oj, myślę, że ten smoke tak naprawdę był wystarczająco głęboki, żeby się w nim skryć. A tak naprawdę Hampus widział tak naprawdę całe jego ciało, więc zostaje sam Snatchy na czterech zawodników ze Szwecji. Campus kończy tę rundę, daje dwurundowe prowadzenie swojej drużynie. Właśnie bałem się, że tak będzie wyglądać ta runda, że te CZ-ki dojadą zawodników CT w pozycjach dosyć na blisko, ale Tao tutaj zabija Twista. Nie wiem, gdzie jest Doplan. Doplan już jest pod drewnem. Gruby musi się go wystrzegać. Jest na palących. Nie słyszał go Doplan, ale Doplan, świetna reakcja. Odwrócił się wystarczająco szybko, żeby zabić grubego. Teraz Tao zamknięty w konektorze. Od dwóch stron będą atakować go terroryści. Także ta runda kuriozalna troszeczkę. Te i weftę. No i teraz wcelowany Tao. Wpuści tu Brolana bardzo mądrze. Tao, ja wiem, jak ta runda się skończy. Nie musiał tutaj strzelać. Zaryzykował, ale finalnie zabija blisko do plana. Świetny performance od Tao. O wyniku tego turnieju tak naprawdę, bo jest to finał Fusion Best Masters. PHR z pierwszym zabójstwem. Brolan zrefragował tutaj, dojeżdża jeszcze na szorcie Furlana. Furlan traci życie. Przy okazji Hampus zabił Rubego. Więc mamy już 4-2. I obydwóch dwóch zawodników Ago w tym momencie jest na bombsite B, więc bombsite A otwarty. Brolan zajmuje okno, Snatchy zrotował CT. Tao został jeszcze na bombsite B, więc ta runda naprawdę szybko się potoczyła. Eksplozywne wejście tutaj od zawodników Gocen. Twist pali dżunglę, a w tej dżungli na daleko jest Tao, dokładnie to przy kuchni. Snatchy nie wiem, czy przypadkiem nawet nie będzie próbował tego retake'ować. Jest za WP na CT. Wcelowany dobry flash tutaj od Tao. Chciałem zobaczyć, jak on był rzucony, bo zaskoczył kompletnie Twista. Więc mamy 3-2. Oj, tutaj zaraz zrobi robotę Brolan. Brolan raz, Brolan dwa. I mamy koniec rundy wygrania całego tego meczu, bo przypominam, że jest to ostatnia mapa. Mapa numer 3 w finale Fusion Best Masters. O, grają o 7000, przepraszam, o 10 tysięcy. Pula z 10 tysięcy. Tutaj Snatchy świetnie. Na miedzie jeszcze bliskie trafienie na uskopa. Dojeżdża Brolana. Jest ace od Snatchy'ego. Widzieliśmy tylko niestety 3 fragi. Gocen po tej rundzie nie będzie miał pieniędzy. Będą mieli tylko to, co zarobią przez przegraną. No i decydują się na bombsite'a. Tutaj Snatchy chciał wskoczyć, ale finalnie nawet się tego nie podjął. Tutaj od pałacu wychodzą zawodnicy. Rampa jest spalona. Gruby. PHR świetnie przytrzymał tą pozycję. Gruby również spod drewna. I mamy szybko po sytuację 5-2. Jeszcze wiedzą, że pozostali zawodnicy wychodzą z rampy. Poleciały palaki, poleciały flesze. Ale Gruby tutaj troszeczkę zbyt niecierpliwy. Zaatakował na rampie. Brolan na daleko. Trafia go Snatchy. No i mamy tylko i wyłącznie Hampusa w pałacach. Ale tu przygotowane na to jest PHR. Zaraz sprzeda tapa Hampusowi. I mamy rundę numer 15. Dla zespołu Ago wierzyć w swój timing, bo to jednak taka pozycja, na której jesteśmy wystawieni na różne kąty. No i właśnie na ten kąt był wystawiony gruby, który kąt trzymał oczywiście Freddy. Freddy zabija grubego, mamy 2-2. Freddy ma HP, Twist ma AWP. Będzie zaraz plantował bombę. Właśnie Twist od pleców podchodzi. A, Tao! No i będzie łatwe zabójstwo dla niego. Zostaje sam. Freddy, wydaje mi się, że to jest koniec meczu. 10 sekund, 7 sekund. Bez problemu tutaj sobie poradzą Polacy. Mamy winka. Mamy... Halo? No, mamy wygraną. To było bez problemu tak naprawdę wygrany ten klacz przez Polaków. Jest finalnie wynik 16-13. Wreszcie Ago wygrywa ten pojedynek finału Fusion Best Masters 2-1.